Witam Was. Dzisiaj zajmiemy się określaniem poziomu magnezu w wodzie słonej za pomocą testu Salifferta. Na samym początku przygotowujemy sobie próbkę wody, którą będziemy badać i wyjmujemy wszystkie akcesoria z opakowania z testem. Czyli mamy probówkę, strzykawkę 2-mililitrową, płyn MG1, łyżeczkę do miareczkowania proszku MG2, strzykawkę 1-mililitrową z nasadką do kroplowego odmierzania roztworu MG3. Na samym początku pobieramy 2 ml wody do badania i przylewamy ją do probówki. Oczywiście w strzykawce jest pęcherzyk powietrza. Nie martwimy się, wlewamy. Proszę bardzo, mamy już roztwór, który będziemy badać. I teraz powinniśmy wstrząsnąć roztwór MG1 i dodać go do probówki z badaną wodą. No i zaczynamy odmierzanie kropelek. Kropelek musi być 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i teraz zakręcamy opakowanie z płynem MG1, odkładamy na bok i przez 20-30 sekund mieszamy roztwór w próbówce. On jest cały czas bezbarwny, on dopiero zmieni barwę, jak dodamy proszek MG2. Ale najpierw te 20-30 sekund mieszania roztworu przed nami. O. Otwieramy opakowanie z proszkiem MG2 i do tej czerwonej łyżeczki do miareczkowania nabieramy płasko proszku. Pamiętajcie, żeby to było płasko. Najlepiej górną część łyżeczki wziąć sobie, obetrzeć o buteleczkę z proszkiem MG2. Wsypujemy, mieszamy. Proszę bardzo. Kolor musi być jednorodny. Roztwór musi być dobrze wymieszany. Odkładamy to, co to zbędne. No i przechodzimy do ostatniego etapu badawczego. Odkręcamy roztwór MG3. Pobieramy 1 ml do naszej strzykawki z nasadką. Z innych testów pamiętamy, że w strzykawce tworzy nam się poduszka powietrzna. Oczywiście z tego powodu się nie martwimy, bo poduszka powietrzna tworzy się w objętości równej objętości tej nasadki, która służy do kroplowego odmierzania płynu. Pomalutku dodajemy i czekamy, aż zmieni nam się barwa roztworu na niebieską. Tego momentu nie można przegapić, bo to będzie nam wskazywało nasz wynik. Mieszamy, mieszamy energicznie i zaraz powinien się ten roztwór zmienić na roztwór niebieski. O, już, proszę bardzo. Musimy zapamiętać, ile roztworu nam pozostało w strzykawce. Ilość roztworu, która pozostała, pozwoli nam odczytać prawidłowy wynik testu. No i sięgamy do instrukcji. Proszę bardzo, patrzymy, 0,16 ml, to jest 1260 mg w litrze, jeżeli chodzi o poziom magnezu. Prosty test i już mamy go za sobą. Dziękuję ślicznie za uwagę, do zobaczenia.